Witam, dzień dobry, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem, czyli z motodziennikiem. Będzie ciekawie, a to dlatego, że naprawdę sporo się dzieje, ale zaczynamy jak w każdy poniedziałek, czyli od okazji tygodnia. Tym razem zabraknie niestety nowości i skupimy się za to na samochodach, które nadal są albo jeszcze do niedawna były w sprzedaży. Nasze propozycje to samochody niemal nowe, z bardzo małym przebiegiem i za bardzo przyzwoite pieniądze. Zaczniemy od prawie dwuletniego Peugeota 207 z silnikiem 1,6 HDI o mocy 90 KONI. Auto jest czarne, pięciodrzwiowe, dobrze wyposażone i ma tylko 2800 km przebiegu. Cena to 32 000 zł. Za 18 tysięcy możemy kupić tę Oto 206. Model ten, mimo kilkunastu, lat na karku nadal wygląda bardzo atrakcyjnie. To idealne auto na miasto, bardzo tanie w eksploatacji. Ten egzemplarz spodobał nam się dlatego, że jest zarejestrowany, dobrze wyposażony, na pokładzie są cztery poduszki powietrzne i klimatyzacja, a pod maską pracuje silnik 1.4. Auto wyprodukowano w 2008 roku. Jednak przebieg według sprzedającego jest symboliczny. To zaledwie 1800 km. Za identyczne pieniądze można kupić coś jeszcze młodszego i pięciodrzwiowego. Będzie to Panda. Ten egzemplarz ma dwa lata, 2,5 tysiąca Raz 70-konny silnik 1.2 pod maską. Problemem może być tylko niemal zupełny brak wyposażenia dodatkowego. Jest to wspomaganie, poduszki i radio, szyby są na korbki. A na koniec mamy jeszcze dwa auta z bajerem. Za 40 tysięcy możemy kupić konkursową, fabrycznie nową Alfemito. Podstawowa wersja ma 80-konny silnik 1.4 i klimatyzację, radio i komplet poduszek powietrznych. A cena w porównaniu z salonem jest niższa o 10 tysięcy. Za to za 52 tysiące zł możemy dostać takie oto piękne mini. Auto jest bezwypadkowe, pochodzi z polskiego salonu, jest na gwarancji, a przebieg to 2900 km. Te samochody wypatrzyliśmy my, ale jeżeli państwo coś ciekawego wypatrzą, to proszę to do nas podesłać na Facebooka facebook.com/kośnikmotodziennik albo na maila balkanmaupamoto.pl. A teraz przechodzimy do obiecanych aktualności. Dzisiaj sporo czasu spędzimy w Polsce, a to dlatego, że pod koniec ubiegłego tygodnia importerzy sypnęli cennikami. Oraz promocjami, o których również na pewno w tym tygodniu powiemy, ale zaczniemy od Mitsubishi Outlander. Japońska firma na polskim rynku radzi sobie ostatnio nie najlepiej. Po kilku tłustych latach i po sprzedaniu ogromnej ilości Outlanderów pojawiła się agresywna konkurencja. Kompaktowe czy prawie kompaktowe suwy mają już praktycznie wszyscy. Outlander padł dodatkowo ofiarą nowoczesności. Przez kilka lat auto było oferowane z głośnym, ale tanim dwulitrowym dieslem Volkswagena. Ostatnią pod maską pracuje silnik własnej konstrukcji. Bardzo nowoczesny, ale o akcyzowej pojemności. Nowy model mógłby umożliwić powrót do czołówki, jednak wszystko zależy od ceny, a ta z pozoru wygląda całkiem atrakcyjnie. Podstawowa wersja z napędem na jedną oś kosztuje 99 tysięcy złotych. Dwulitrowy benzynowy silnik ma przy tym 150 koni. Takie auto z nieco bogatszym wyposażeniem i z napędem na cztery koła kosztuje 115 tysięcy, co również na tle konkurencji nie wygląda strasznie. Niestety do przeniesienia napędu służy skrzynia bezstopniowa, co pewnie nie jedną osobę skutecznie wystraszy, a o popularności modelu świadczy, może cena wersji wysokoprężnej. I tu niestety nie mamy dobrej wiadomości. Za nowego Outlandera z silnikiem 2,2 litra, o mocy 150 koni i z napędem na 4 koła trzeba zapłacić 146 tysięcy złotych. Z automatem i z nawigacją będzie to nawet 186 tysięcy. Dziękujemy, do widzenia. Za podobne pieniądze kupimy suwa z segmentu premium Volvo XC60 albo BMW X3. Za to oferta wyprzedażowa Mitsubishi wygląda w tym momencie rewelacyjnie. Benzynowego ASX kupimy za 60 tysięcy zł, a za cudownie jeżdżącą 1.8 Diesel o mocy 150 koni, oszczędną i szybką, zapłacimy tylko 80 tysięcy, choć będzie to auto z 2011 roku. A żeby nie zanudzić Państwa cennikami do końca, a i takich jeszcze w tym tygodniu będzie sporo, to teraz krótkie pożegnanie. O tym, że Toyota wycofuje z Polski modele IQ i Urban Cruisera już Państwa informowaliśmy na naszym Facebooku. W zamian klienci dostaną możliwość zamówienia IGO z fabryczną homologacją na ciężarówkę. Taka odmiana umożliwi odliczenie. Watu i od paliwa, i od zakupu. Jest jednak dwuosobowa. Firma Volvo na razie takich aut nie oferuje, ale już niedługo z jednym modelem również się pożegna i to nie tylko w Polsce. Do przeszłości odchodzi nasze ulubione Volvo C30. Ostatnie egzemplarze zjadą z linii produkcyjnej w grudniu. I chyba w najbliższym czasie nie ma co liczyć na trzydrzwiowe, odlotowe i pewnie trochę niszowe Volvo. A teraz na koniec dzisiejszego programu zapraszam Państwa na encyklopedię motoryzacji i spotkanie z literką H. Albo raczej cecha, jak chłodnica. Dziś większość samochodów chłodzona jest cieczą, a nie powietrzem, a żeby skutecznie odprowadzić ciepło, jak najdalej potrzebna jest właśnie chłodnica. Są chłodnice cieczy, oleju przy automatycznych skrzyniach biegów oraz klimatyzacji, I w przypadku aut z doładowaniem powietrza. Czasem producenci decydują się na zestawy zespolone, w takim wypadku nawet samochody z klimatyzacją mają z przodu jedną tylko chłodnicę, ale o dwóch obiegach. W jednym krąży ciecz, chłodząca silnik, a w drugim czynnik chłodzący. Chłodnice wykonywane. Są najczęściej z aluminium. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia.